Radio Kaszebę. Daj mi fajne uczucie. To jest muzyka dla każdego. Może jej słuchać moja mama, moja babcia. Ja sama przy niej się dobrze bawię. Radio Kaszebę. To już 13 minut po godzinie 8. Czas na gościa w Radiu Kaszebę. Dzisiaj to pan Ryszard Kalkowski, wójt gminy Szemud. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchińców Radia Kaszebę. Witam panią redaktor i pana redaktora. Dzień dobry, panie wójcie. Chciałem zapytać na początek, jak podróż? Bardzo dobrze. Bez problemów, bez komplikacji? Bez problemów, u nas problemów nie ma. A jak są, to je szybko rozwiązujemy. Ryszard Kalkowski, wójt gminy Szemud. To by było na tyle. Tak, kończą się wakacje, zbliża się rok szkolny. To będziemy pana wójta pytać. Przepytywać. Zapytamy na początku o Centrum Samorządowe w Szemudzie, które otworzy się w 2022 roku, bo to największa inwestycja w historii gminy Szemud, prawda? Takie, rektor gada się mnie po kaszebsku gadać, to jest największa inwestycja za retaci Niemce, potężna inwestycja, bo prawie, że ponad 1,5 hektara zajmuje, ponad 300 centymetrów kwadratowych do wykorzystania. Wielka inwestycja. No właśnie, a co tam będzie w tym centrum samorządowym? Bo to centrum, ale co będzie skupiać? No więc tak, teraz piątek faktycznie mezawie cele wjecha, czyli ten etap konstrukcyjny co zakończył. Jest to budynek taki dosyć wielobranżowy, można rzec, bo ta główna część budynku to jest ponad 4000 m2 i wloziając do niego w benę jest taki patio wialdzi, przeszklone wszystko na lewo, bądź taką gastronomia, bądź gmina, prosto bądź sala taką na 250 osób, taki widowiskowo i ona może też służa, bo wszystko można rozebrać z tak jednym kliknięciem w sześci stuci, wszystko można przesunąć i można tam robić rozmaite zajęcia taneczne, wokalne, jeszcze jakieś inne. Także ta sala muzea miała wialdzi wykorzystanie. Pan marszałek godził, że bardzo fajny plac, bo zaledwie 400 metrów od wanzła Szemud i rozmaite inwenty, taci, co są w województwie, tu nie wiem, w Gdyni, w eksperymencie, czy w Amber Expo w Gdańsku robione, ile tych dobrych plac na to się w Szemudze, na przykład tyś robić. A myślę, że konkurencji nie będzie, ale to tak już na marginesie. Oprócz tego jeszcze właśnie biblioteka dwukoordynacyjna, gminny ośrodek pomocy społecznej i płeczta w tym wszystkim skupio. A na tele mamy budynek służb mundurowych. Tam już mamy dach, już wszystko zrobione. Tam będzie nowa remiza, nowe pomieszczenie do ratownictwa medycznego, bo u nas karetka stacjonuje 24 godziny na dobę, zarządzanie kryzysowe, no i też ma obecny komisariat policji. Czyli ten budynek był potrzebny? Jest potrzebny. To tak. Sołekozie, czy on był potrzebny, to długo oczekiwano rzecz. No, my jako gmina już bezpośrednio nie mieścimy się w tym placu, gdzie my jesteśmy, a wszystko jest porozrzucone. Nasi mieszkańcy od dawna, co mieszkają, wiedzą, gdzie, co, w jakim placu się mu daje, ale wiele nowych, co przyjeżdża, to musi być w jednym placu. Dziś ten kontakt pierwszy z urzędu musi być człowieka bardzo dobry. No właśnie, mówił pan, że powstanie tam biblioteka, ale teraz 1 września będzie uroczyste otwarcie filii Biblioteki Publicznej w Łebnie. To jest bliźniacza biblioteka do biblioteki w Kielnie, prawda? Jo, tak można rzec. Nasza główna biblioteka, ta co w tej chwili budaje, tak? Właśnie w tym Szemudze, w tym centrum, co bądź na zimku już bądź temku. Natomiast plan był taki, że my chcemy wcześniej nasi filie, jak ci są, wyremontować na nowe, w ogóle w nowych budynkach one są przeniosły. I w Kielnie faktycznie rok temu mały temkle w byłym budynku szkołę. Fajna biblioteka, tyś Barowialgo, biblioteka, co obsługuje i mieszkańców, i szkoła. I właśnie w tym roku, teraz 1 września, ta bądź imienia tyś naszego poety Piepci, to jest biblioteka, co bądź tyś w nowym placu od razu przeszkole i tyś bądź obsługiwa naszych mieszkańców i zarówno DCZ szkołę. No właśnie, to nie tylko mieszkańcy Szemuda. Gminy Szemud i ościennych miejscowości także będą mogli korzystać z tej biblioteki. U nas, jeżeli chodzi o biblioteki, tak, każdy ma swoja karta, wszystko są już plastikowe, tak. Można ładać książkę wypożyczyć z Łebnia, ładać w Cielnie, można wypożyczyć w Szemudze, jeszcze w innym placu, a jeżeli plus ktoś chce, oprócz tego można korzystać elektronicznie też, jest taka możliwość, tak, plus Signia plus zalogować i miesięcznie kilkadziesiąt takich osób obsługujemy, praktycznie nie musi w ogóle wychadzać, ładna dostaje kodę za darmo i cia to sobie w e-booku, co on praktycznie tylko chce i nie musi być koniecznie mieszkańca. Piękne rzeczy się dzieją w tym Szemudzie. Piękne rzeczy w Szemudzie, trzeba oczywiście przejechać i obzerać. Takie rzeczy tylko w Szemudzie, ale będą uroczystości z tym związane, gdzie można znaleźć
informacje na temat tego, co będzie się działo właśnie przy otwarciu biblioteki. Strona internetowa, Facebook? Tak jest. Na naszej stronie internetowej jest specjalna zakładka, kalendarz imprez, to co nazywa. Także wystarczy kliknąć w les i tam wszystko jest do przódku pokazane. Tu jest za krótko czasu, żeby wszystko praktycznie opowiadać. Ale tak w skrócie bym rzekł, że o 8 jest to gminne uroczyste otwarcie roku szkolnego. Mówię na Raza, Rada Gminy od Mikołajów Szkolnych, tym Raza w Łebnie. O 8 jest msio właśnie w Łebniu. Tam jest złożenie kwiatów na cmentarzu, bo piepka tam leży na tym cmentarzu. Później przejście do szkoły uroczysty utemknieni roku szkolnego i z tej szkoły praktycznie idziemy do biblioteki, gdzie jest taki dzień otwarty, gdzie wszyscy mieszkańcy i ci, co nas słuchają, jeżeli ktoś by chciał przez Łebno przejechać, mógł zazrzec, jak to wezrzy, bo praktycznie jest i biblioteka, i czytelnia, i jest specjalna izba tego piepci też jeszcze. Dyrekcja naszej biblioteki ma tymczasowo tam taki swój plac, że tak rzeka, ale oprócz tego jest nowo wyremontowane wszystko piękny ośrodek zdrowia i to trzeba przejechać, obezrzec tacich myblów, co tam wszystko jest wstawione. My w gminie jeszcze nie mamy. No ale będziemy gadać o myblach, będziemy gadać o bibliotece, o wszeście, ale właśnie są ledze, co mu do to obsługiwali. A biblioteka, że w momencie górnym poziomie, myślę, służbą zdrowia tak samo, także to i najważniejsze, żeby byli ledze, co będą tym zawiadywali. Dużo imprez się dzieje w gminie Szemud. To może o dożynkach teraz. Co tam się wydarzyło w gminie? Dożynki to, to może już w tej chwili po polsku powiemy. Dożynki, no mieliśmy wczoraj parafialne akurat w parafii Kielno. Natomiast co się ma wydarzyć, to są dożynki, które będą 5 września. 5 września w samym Szemudzie, to już tradycyjnie, rozpoczynamy mszą święto o 13, o 14. Korowody, sołectwa się prześcigają na najbardziej żniwny pojazd. Żniwny, dziwny pojazd, także pojazdy są takich małych, gdzie prawie że nie da się wsiąść, do takich potężnych, rozmaitych. Warto po prostu, to po prostu trzeba zobaczyć. Potem na samym placu rozmaite, ja myślę, że tu nasi słuchacze z samych zapowiedzi, spotów reklamowych pewnie usłyszą, co tam faktycznie jest. Na końcu pokaz laserowy, fajerwerki, po drodze dużo takich imprez, trochę disco polo, wiadomo, musi być, nie? I piękny występ naszych koleczkowian zespołu folklorystycznego, a w tym roku też z drugiego końca Polski Jaślanie, z samego Jasła, zespół folklorystyczny, ale jest dużo zabaw, imprez, wszystkiego, można będzie się zaszczepić, koło gospody mają piękne rzeczy, że tak powiem, przygotowane. Natomiast dożynki, no tutaj w tym miejscu, no przede wszystkim to jest dziękczynienie za to, że mamy, praktycznie widzimy, teraz pada non-stop, codziennie, tak, ci wszyscy, którzy zdążyli, gospodarze dziękują za to, że plon został, że tak powiem, wydany, zebrali to wszystko, tak, no i trzeba pamiętać w dzisiejszym świecie, gdzie tak wszystko skomercjalizowane, właśnie tam będzie u nas, czy będzie można zobaczyć, że nie chleb się bierze tylko ze sklepu, ale po prostu można tą całą drogę zobaczyć, te maszyny też pokażą całą drogę, od samego zasiewu, od tego ziarna, poprzez mąkę, poprzez pieczenie tego chleba i w końcu ten chleb, jak faktycznie starostowie go przynoszą, to będzie można też zobaczyć i to jest też taka, myślę, edukacyjna rzecz, także warto przyjechać, pokazać, że takie święta są też i że rolnicy, a tak naprawdę my wszyscy, tak, no, którzy korzystamy, tak, przecież my na co dzień, pani redaktor, pan redaktor, rzemieślnicy, ci, którzy pracują w stoczniach, w innych gdzieś i tak dalej, każdemu ten chleb jest potrzebny, tak, także to jest takie święto, gdzie, no, powinno nas przede wszystkim nie zabraknąć, a jest za co dziękować w tym roku też, także u nas w gminie Szemud, na Kaszubach praktycznie nie ma miejsc takich, że gdzieś coś u górem leży. Nasi rolnicy dbają o każdy kłos, jak już on urośnie, także to jest ważna rzecz i taka nasza tradycja. No właśnie, chciałem zapytać o te plony. Czy już wójt może ma jakieś przecieki? Jaki był ten rok dla rolników, te plony? No, rolnictwo bardzo mocno się zmienia. Zmienia się na tyle, bo coraz więcej jest gospodarstw takich, które mają sprzęty, opryskiwacze. Ta wydajność jest coraz większa. Ja czasem mam takie wrażenie, sam też jestem może tego przykładem, chciałbym w nieskończoność coś zwiększać budżet i tak dalej, wszystko. Tego się też nie da. Tak samo jest ze zbożem. Myślę, że taki jakiś pułap został, że tak powiem, osiągnięty poprzez różne wspomaganie, jeżeli chodzi
chodzi o nowe odmiany, roślin, wszystkiego. No i zeszły rok, no trzeba przyznać, że był rekordowy. I teraz, jeżeli każdy by chciał porównać do tego, to pewnie się w jakiś sposób nie da. Pamiętamy, że początek czerwca, cały czerwiec brakowało tego deszczu i to jest jakiś tam efekt i skutek. Także te plony są mniejsze, a one są na w miarę dobrym poziomie, bo nigdy nie będzie tak, że będzie wszystko, że tak powiem, na maksa. Także rolnicy twierdzą, że jest dobrze, oczywiście porównując do zeszłego roku, no ale on był rekordowy. Także są zadowoleni, wszyscy zdążyli w miarę przy dobrej pogodzie wszystko do stodół, zagród, do swoich magazynów przywieźć i to myślę, że jest najważniejsze. Już niektórzy, mogę tutaj powiedzieć, jadąc dzisiaj rano, spoglądałem jeszcze, bo byłem o 6 w samym urzędzie, to już w niektórych miejscach widzę, że są już zasiane, także już rolnicy patrzą na przyszły rok. Kolejne plony przed nami. Kolejne plony przed nami, a ja chciałam zapytać wójta, jak wójt zachęciłby do wspólnego świętowania nie tylko mieszkańców gminy Szemut, ale wszystkich słuchaczy Radia Kaszeby? Jeszcze chwila i my przyjedziemy. No jak najbardziej. No ja myślę, że Radia Kaszeby nie zabraknie. Oni Wiadnowa jest ta. Wiadno, mota bezpośrednio relacja z tego naszego świąta. To jest co mogę rzec. No przede wszystkim wiadomo, no, jak do Szemuda ktoś przyjedzie, pogoda jak gwarantowano, a jest to wrzesień. Myślę, że teraz po tym całym weekend ze tydzień, że to derch pado i nikomu z domu co nie chce winc, no po prostu najlepsza okazja. Przyjechać właśnie w niedzielę do Siemuda. Tu musiał zaznaczyć, żeby przyjechać do piersi najlepiej. Są specjalne parking, gdzie wszystko wyznaczone, ale z wszystkich naszych stron te sołectwa jadą rozmaity, ma sprzęta, ma trekera, ma i ty jest czas utrudniony ten dojazd, żeby co nie denerwuje was, tak? Bo te sprzęta jadą czasa dość pomału. Jedne są tak zabytkowe, że on co ledwo kulo do przódku po tej drodze. Także po prostu trzeba cerplewie przejechać. Stale chuć ale tam je, słuchaj, ta darmowo grachówka, chleb ze smalca darmowy, karkówci, nie karkówci, nawet przy sobie nie trzeba, ale parę detków trzeba wziąć, bo tym trzeba też tam zapłacić, ale nikt głodny nie wyjdzie, nawet jak ktoś nie będzie miał detków przy sobie, także śmiałe po frisz, tylko może socierować i z Gdyni, i z Kartus, i Kostyżyny, i spod Pucka, Chylu, w kierunku właśnie Siemuda. Obezrzec, to dobra okazja, w tym roku mniej tych dożynków, no bo jeszcze je derta pandemia, także jest okazja zazrzec. Czyli w najbliższą niedzielę, 5 września, spotykamy się w Szemudzie. Tak jest, do usłyszenia. Naszym i Państwa gościem Ryszard Kalkowski, wójt gminy Szemud. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich słuchańców Radia Kaszeby.